bo uważam, że świetny rajd, mega testy przed Świdnicą. No co, no nowa ruta zaczarowana dla mnie. Rok temu awaria samochodów, tym razem ja spowodowałem awarię na 5. odcinku specjalnym. No chcieliśmy przeatakować, totalnie trafiliśmy z rana z oponami. Znaczy na pierwszą pętlę okej, tam pojawił się 4. czas czy 5. Ale potwornie ślisko. Chcieliśmy na 3. pętlę, trafiliśmy fajnie w opony, czyli już zaczęło przesychać. Czwórkowy lewy zakręt, lewy do prawego, no duża dziura, było już za szybko, żeby jakąkolwiek korektę toru jazdy wprowadzić. No i poczuliśmy uderzenie, dwie lewe fergi rozwalone. No i coś się skrzywiło, coś chrupło w zawieszeniu, kierownica była dość mocno przestawiona, no ale no, nie poddawaliśmy się, chcieliśmy jechać dalej. No i atakowaliśmy od początku tego OS-u, bo na pewno uważam, że mega szybko, zresztą kibice tak też potwierdzają. No i niestety, no słuchajcie, tu mamy 3 km do mety, około 3 km do mety, no ale... No mam nadzieję, że za rok albo na Świdnicy odbijemy, albo za rok tutaj odbijemy. A dobór opon słyszę, że chyba nie za bardzo na pierwszą pętlę. Wiesz co, na pierwszą pętlę po prostu założyliśmy deszcza, chyba jak większość. Problem był tego typu, że totalnie nie mogliśmy go nagrzać przez pierwsze 3 km. Potem zaczęliśmy go docinać troszeczkę jakby na serwisie, ale już to też był błąd, bo już zaczęło przesychać na drugiej pętli. Ja uważam, że na drugiej pętli powinno się jechać już oponą przejściową. Ale to nic, też dobre testy, bo dużo syfu, to też takie rzeczy też są potrzebne. No ale cóż, no, zostało nam kopać w koło i siedzieć sobie koło strumyku. Właśnie 3 km i przypomnijmy, że to jest ostatni odcinek rajdu. Tak, rok temu dokładnie na tym samym OS-ie, co prawda w drugą stronę, czyli kilometr po starcie, urwało nam śrubę, no teraz auto działa naprawdę super. Uważam, że jeżeli ten samochód by tak działał przez cały rok, ja go nie popsuję tak jak dzisiaj, to naprawdę chyba nic więcej nie chcę, bo to jest mega auto do nauki i uważam, że raczej w sobie będę szukał pokładów szybkości niż dalej w samochodzie, bo to naprawdę jest fajna zabawka. Będzie, że miał wszystkie dziury na Świdnicy teraz. Tak, jeszcze muszę przejrzeć onboard, przeanalizować, bo nie mieliśmy tam pisanego, czy nie ciąć. Ja jestem bardzo ciekawy, jak mogą mnie zauważyć takie jamy. No zobaczymy. No, widać chyba brak doświadczenia, chociaż no nie wiem, bo przeglądaliśmy onboardy. Po prostu no, nie zauważyliśmy dziury na Zapoznaniu i to nas kosztowało dzisiaj ukończenie rajdu. No właśnie, ale to nie tylko ciebie, bo chłopaki w czołówce też łapali kapcie, więc też dziury jakieś cięcia przy okazji. Duże doświadczenie przed Świdnicą po tym rajdzie? Mega duże, chyba nigdy nie jechałem w życiu rajdu po mokrym, śmiechem żartem. Zawsze na tarmaku Marcin chyba, no nie wiem komu, z jakiego szamana zatrudnił, ale zawsze było sucho, a przynajmniej mega przyczepnie. No dzisiaj szkoła życia uważam, mega dużo syfu, no prawdziwe rajdowe OS-y, nierówne, szybkie, ślepe, dużo ślepych zakrętów w bardzo dużym syfie. Ja uważam, że lepszych testów nie mogą sobie wymarzyć. No troszkę jest niedosyt, że te 3 km tutaj pod górkę nam zabrakło na pięknej, szerokiej, wyścigowej partii. No ale co, za rok ukończymy, do 3 razy sztuka. A z kim się gryzłeś w klasie? Na początku byliśmy się z Arkiem Bałdygą, co prawda na tym samym zakręcie na pierwszym mecie złapał kapcia, też nie wiedział gdzie. Na szczęście to było blisko mety, więc dojechał bez większej straty czasowej. Arek Bałdyga, potem widziałem, że Arek Tyc w Mitsubishi, który powrócił po jakimś czasie przerwy. No było z kim, w tej klasie jest z kim rywalizować. Wszystkie te rally trójki i Subaru Impreza i tak Mitsubishi Lancery, no w tych warunkach no BMW jest nie do podejścia. My póki ruszyliśmy z nawrotu, to myślę, że do drugiego, trzeciego biegu nie mogliśmy złapać trakcji. Nie wiem, jakie było przyspieszenie, myślę, że rzędu 15 sekund do setki. No i w takich miejscach no tego nie przeskoczymy, tak? BMW lubi, jak jest przyczepnie. Wtedy jest zabawa, no, ale w RSMP, w mojej klasie, no, będą tylko auta napędzane na jedną oś, także powalczymy.